Środa i witajcie w kolejnym vlogu, jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie, no, coraz bardziej szanowane BMW E46. A co będziemy w nim robić? No, wydawałoby się, że tematów już było bardzo wiele na miłośnikach, jeżeli chodzi o vlogi poruszonych, ale temat wózka tylnego, jeżeli chodzi o BMW E46, jest szalenie popularny ze względu na to, że należy się nim zajmować profilaktycznie, ponieważ lubią się po prostu urywać. Czyli może dojść do sytuacji, gdzie jedziecie swoim pięknym BMW, chcecie wejść troszeczkę mocniej w zakręt, nie wiecie, co tam z tyłu się dzieje, ruda szaleje, no i na przykład koła Wam tylne wyjeżdżają poza karoserię. A tego byśmy nie chcieli. Tym bardziej w prezentowanym egzemplarzu, jeżeli dobrze widzicie, coś tu się pozmieniało, a mianowicie zbudowaliśmy ten samochód na moc 750 Nm i ponad 313 koni, 750 Nm, więc umówmy się, tutaj jest co urwać. Czy możecie tą pracę zrobić sami pod blokiem? Tak, mając chociażby zestaw takich kobyłek, czy zestaw kluczy, tak jak nieraz sprzedajemy, więc zaczynajmy, bo będzie to długi odcinek. Mimo że prezentowany egzemplarz jest w dość dobrym stanie, to gdzieś nam się pojawia ruda. Żeby przystąpić do tej czynności, należałoby podeprzeć nasz samochód sobie na kobyłkach. Tutaj w ogóle ten samochód wymagałby jeszcze dość dużego zabezpieczenia antykorozyjnego, bo no coraz bardziej nam się pojawia. Musimy ściągnąć tą całość, czyli musimy rozpiąć amortyzatory. Najwygodniej w tej sytuacji byłoby nam wyciągnąć cały wózek z dyfrem, z półosiami. Może się uda rozpiąć wahacze, natomiast stan śrub, no to może uda się, to zobaczymy w praktyce. No na pewno będzie trzeba też wał odpiąć, a jak już odpinamy wał, wypadałoby chociażby zmienić podporę czy gumy. O tym też już były odcinki, więc zacznijmy szarpanie. Zobaczymy, co nam się urwie, co nam się nie odkręci, bo prawdopodobnie połowa tych rzeczy tutaj siedzi od 2000 któregoś roku, kiedy to auto było wyprodukowane. W związku z tym, że należałoby ściągnąć wydech, a ten wydech jest cały zrobiony od zera, to odkręcimy go przy turbinie, dlatego że tu już jest wszystko poustawiane i będzie najprościej, więc o, my akurat mamy wydech z jednego kawałka. O, proszę, tam Kuba trzyma. W normalnej życiowej sytuacji, jak z Błażejem rozmawiałem, to gdzieś tutaj w połowie się łączy, więc pod blokiem da się to wszystko zrobić. Poza tym ja znam na przykład swoich mechaników, którzy robili słapa w studzience kanalizacyjnej, więc nie mówmy, że się nie da. Nie mówię o BHP. Ale pozdrawiam Szymona. Dobra, następnie osłony termiczne, żeby dostać się do wału i spróbujemy rozpiąć wał. Lubię, jak ktoś już pracował nad samochodem i wprowadzał pewne upgrade'y. To jest najfajniejsza rzecz na świecie. Spoko. Więc gdzieniegdzie mamy dziesiątkę, gdzieniegdzie mamy trzynastkę, mamy nawet czternastkę. Co tu się dzieje, pany? Ciekawe, czy nie skręci wału przy takiej mocy. Ciekawe, jak ta guma sobie też poradzi. Na razie sobie radziła, ale umówmy sobie szczerze, że gdzieś tu już zaczynają być pęknięcia. Ale za to z praktyki wiem, jak kiedyś wstawialiśmy jeszcze w 16 albo 15 roku w KNF-ie na chwilę z poliuretanu taką gumę, to dopiero była tragedia. To była tragedia. Fakt, że no może przenoszenie mocy było lepsze, ale jazda. No, chyba pamiętacie zasadę odkręcania tego typu śrub, gdzie musi nam nasadka wejść jak najgłębiej. O, a żeby być pewnym. Dlaczego? Dlatego, że jak będzie za płytko, to po prostu Wam się na łbie obróci. Żeby ci się nie obie. Jak się tak dzieje, to trzeba jeszcze raz nabić. O, jeszcze kilka sztuk tam zostało. Tylko powiem Wam, jak podchodzicie do takiej roboty, Stasiu, weź tu zrób zoomę. To już widać, że one mogą zaraz nam się obrobić. Komuś się obrobiły, jeszcze je jakoś dokręcił, zamiast wymienić na nowe. No i niestety tak to wygląda. Bardzo lubię niespodzianki po odkręceniu wału od gumy i od podpory i od dyfra. Naszym oczom ukazuje się, nie wiem co to jest, ale sama podpora to tak też już chyba w nie najlepszym stanie. Jak myślicie, do wymiany? Nie wiem, może da się to rękami rozdzielić. No i tam trochę pozrywało się, popękało.
Nie wiem, co autor miał na myśli, kto to robił, ale nie tak to powinno wyglądać. Łącznik elastyczny wał firmy, nie będę mówił, ale wyglądało to może dobrze kiedyś, ale to już raczej też, jak myślicie, wymaga wymiany, czy nie wymaga? Nie, no jeszcze by jeździł. Majster by powiedział, że to jeszcze by pojeździł. Tu będzie większa robota. O, tu się zaczyna nam wszystko rozwarstwiać. To już jeżeli o takie rzeczy chodzi przy tych mocach, to trzeba będzie spróbować albo oryginał założyć, albo najwyższej jakości zamiennik. Teraz należałoby odpiąć ręczny, który też siedzi tutaj. Tak, lubię takie właśnie mechaniczne odcinki. A to też jakieś modyfikacje były, żeby coś weszło śmiesznie. No, pamiętajcie, że odrdzewiacza nigdy nie za wiele, więc na tym etapie, w ogóle jak zaczynacie najlepiej, to wszystko, co zamierzacie rozpruć, czyli o, tu śruba od 78, tu, a niechaj tam se pracuje to wszystko. Już widzę, jaka to będzie łatwa robota dzisiaj. Co tam jeszcze? Tu można. Ręczny odkręca się tam, gdzie jest ręczny. Zdejmuje się plastik i można go odkręcić, a teraz tylko przepchnąć przez groć. No dobra, ale to już jest mały miki. Koła zdejmujemy, czujniki, kostki odpinamy. To się będzie przeciągać. To tu nie chce nic współpracować. Morki odkręcone, zaciski pościągane. Niestety nie będziemy odkręcać tych przewodów, zaciśniemy, obetniemy, założymy nowe, dlatego że zobaczcie. Znaczy, no można to wahacz odkręcić, ale no to tak nie może być. To wszystko trzeba tutaj pozmieniać. A co nam jeszcze zostało? Zostały nam na pewno zaraz śruby, żeby ten wózek cały zwalić i wtedy się dopiero zacznie. To dopiero będzie początek tej drogi. No zostały tylko 4 śruby, o ile się odkręcą. I resztę zrobi grawitacja. Oczywiście, jeżeli bym to robił pod blokiem, to bym w krótszy sposób się zabezpieczył, na przykład żabą i klockiem drewnianym, więc byłoby to prostsze i mniejsza odległość do ziemi. Jeżeli chodzi o mądre rzeczy, to jeżeli mamy 4 śruby, starajmy się odkręcić to na krzyż, żeby nie obciążać żadnej ze stron i nie przekosić. Poszła. Trochę piachu nie zaszkodzi. No dobra, wózek na dole, godzina roboty, spoko. Natomiast to jest to, co mówiłem, żeby przy ściąganiu się nie przekosiło, dlatego że są szpilki z jednej strony, a z drugiej strony śruby. Jak wam złapie inny kąt, to się zaklinuje. Co ważnego, no, trzeba to porozebrać, poczyścić, bo to źle nie wygląda. Wyprasować, raz, dwa, trzy, cztery tuleje. Tutaj też od razu wszystko pozmieniać. My to poczyścimy tyle, co możemy, na swoje metody popiaskujemy, bo to takie rzeczy nie są w zleceniu, ale zrobimy to już na potrzeby filmografii, więc trzeba to wszystko po prostu porozbierać. Zatem, skoro tu jesteśmy, skąd się bierze teoria o wyrywanych wózkach? No zobaczcie, tutaj naprawdę jeszcze ruda nie zakiełkowała, ale jeżeli nam tu wszystko napuchnie dookoła, a zaczyna, to w tym momencie wyrwać taką szpilkę nie będzie problem. I to samo, jeżeli tu zaczyna się rdza robić, to nie ma problemu, żeby wyrwać zaraz z połową podłogi cały wózek. W takich miejscach doraźnie samemu możecie zeskrobać, jeżeli widzicie już na przykład przy takim zabiegu, ogolić wszystko do żywego, środki na rdze i do tego zabezpieczyć, żeby już dalej nie rdzewiało w tych mocnych miejscach. Chociaż tutaj mówię, to by się przydało już całe wypiaskować i zrobić.
Magia kina. Teraz należy wyprasować raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tulei. Oczyścić go szczotą do gołego, pozabezpieczać. To już w waszej gestii, bo tak naprawdę chodzi tutaj w tym odcinku tylko o wymianę tulei. Więc pójdźmy na prasę i wyprasujmy to, oczyśćmy i zabezpieczmy, żeby to trwało naprawdę ułamek sekundy na ekranie. Pstryk. Okej, okay. Wózek jest rozebrany, zdemontowany z tulei. Co jest ważne, zanim w ogóle ruszycie, jeżeli chodzi o wyjmowanie tulei, żebyście zrobili sobie zdjęcie, jak te tuleje były. Dlatego, że one są w różnych formach. Pamiętajcie, że każda tuleja, jeżeli nie jest pełna, musi być w konkretnym miejscu umocowana. Ma jakąś tam swoją zasadę działania. Jeżeli źle założycie na przykład na wahaczach, to może dojść do tego, że wam się po prostu zerwie. Nie róbcie tego. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy chcemy ratować, to przede wszystkim tam już wszystko mamy oczyszczone i zabezpieczone preparatem antykorozyjnym, który należałoby po oczyszczeniu wszystkiego spsikać nam tutaj. I on tak naprawdę zabezpieczy nam przed dalszą korozją i to, co tutaj jest, spowoduje, że nie będzie dalej się utleniać i dopiero wtedy można malować, więc ten etap dzisiejszy zakończymy na zabezpieczeniu tego. O, widzicie? Uważaj, Stasiu, bo ci kamera się odrdzewi. I tak musimy z każdej strony i niech się zaprzyjaźnią nasze środki ze sobą. A my widzimy się w takim razie w dalszym etapie pracy jutro, czyli wkładaniu tulei, montowaniu wózka, bulbulatorów, tentengensów i kontangensów. Widzimy się tak naprawdę zaraz. No i witajcie kolejnego dnia. Zatem wszystko już pomalowane, wszystko odeschnięte. No nie jest to czynność przewidziana przy wymianie tulei. I teraz ktoś powie, łysy, ale jak zrobić to w garażowych metodach domowych, skoro nie mamy prasy, skoro nie mamy, nie wiem, jakby środków do tego, żeby wyjąć te tuleje. Tuleje dwojako. Pamiętajcie, że one są gumowe, więc nie mają tutaj kołnierza metalowego, więc można je porozwiercać po prostu, ponacinać i je wyjąć. A jak wprasować, nie mając prasy? No, tutaj z pomocą przychodzą różne urządzenia, chociażby zestaw taki tutaj, walizeczka do wprasowywania tulei, którą zaraz wam zademonstrujemy, albo handmade'owy zestaw do wciskania łożysk, natomiast to jest zestaw zrób to sam. I teraz najważniejsze to jest zachować kierunkowość, czyli to, co mówiliśmy. Jeżeli strzałki były, jeżeli są w ogóle na naszych tulejach strzałki, no to zachować tak, jak były wcześniej założone. Chyba, że były źle założone, no to już wy musicie dojść do tego, więc zobaczcie, kto nie smaruje, ten nie jedzie, więc lekko smarujemy i zaczynamy, chyba od tej tulei zaczniemy, wprasowanie. Smar byle byłby śliski, może być nawet olej silnikowy lub roślinny. Ciapciej, ciapciej, ciapciej. Opa. Tylko nie taki, co będzie niszczył gumę. O. Trzeba ustawić sobie. Uważaj, Stasiu. Trzeba ustawić sobie w takich płaszczyznach, żeby ona nam się nigdzie nie przekosiła. Wcisnąć ile się da manualnie. Albo mieć taką siłę, żeby ją wcisnąć w ogóle, tak złapać i. Trzeba matką wynalazków na takie zabawy. No dobra, i zaczynamy kręcić. To jest ta chwila, w której nie możecie dopuścić do sytuacji takiej jak tutaj, że przechyla nam się na lewo, przechyla nam się na prawo. Musicie rozkręcać wtedy i przesuwać, żeby być na bieżąco i nie uszkodzić nic. Widzicie, jak ładnie idzie. Nawet prosto. Bardzo ładnie nam siadło. I teraz, jak widzicie, kołnierz musi się tu zatrzymać, więc kawałek będzie wystawał. Dlatego są
Możecie sami zrobić sobie takie zestawy, gdzie oprze nam się od dołu o blachę i pozwoli na to, żeby wypadła nam ta tuleja w to. Natomiast zrobienie takiego zestawu w domu, to myślę, że też nie jest żaden problem, o, wielka filozofia. To jest zestaw kupny, który mniej więcej by tak wyglądał. Możecie kombinować ile chcecie. Natomiast ja skustomuję to. O, cyk. Plus to, co było wcześniej. No i ostatni etap, który powiedziałem. Fajnie mieć, o, widzicie jaka ładna grzechotka neon. No i w takich sytuacjach to się nam przydaje. O, jeszcze kawałek muszę tutaj poluzować. Bo nie jest tak, żeby wyszło idealnie. 12 minut na jedną tuleję. Bardzo dobry czas. I na krótkich kluczach, więc jeżeli byłoby za mało siły, to na dłuższych siedzi bardzo ładnie. Jak widzicie, można robić takie rzeczy handmade'owo, więc zaraz wstawimy jeszcze pozostałe i porozmawiamy o śrubach, dokręceniach i zaczniemy montaż z powrotem. Dobra, tuleje założone, teraz odwrotnie, bo nie będziemy składać całego na ziemi, tylko założymy tak, jakbyście to sami robili. Podokręcamy najpierw te wszystkie śruby. I teraz ważna inspekcja śrubowa, bo jeżeli się okaże, że gdzieś tutaj jest ruda, czy coś nie tak jest z gwintem, należałoby kupić nową śrubę, bo to jest dość istotne, jeżeli chodzi o te siły, które tu działają. Natomiast w tym przypadku wszystko jest jak najbardziej ok. Twardość zawsze i symbole są wybite u góry, jeżeli ktoś by się pytał, bo zamawianie takich rzeczy z ASO to słaby pomysł. Dobra, przejdźmy do założenia. Najpierw wózka, potem dyfra, który też został poddany małej renowacji. Na szczęście zakładanie samego wózka nie jest problematyczne, bo jest mega lekki. I teraz odwieczny problem, z jaką siłą dokręcić. Powiem Wam, nie ma takich informacji w sieci, w Autodacie, ani nigdzie, ale myślę, że 120 N, czyli tak koło, nie będzie przegięciem. Poza tym ona sama się po jakimś czasie dowulkanizuje. Dobra. Myślę, że jest ok. To już jest naprawdę duża siła. Tak samo z tymi nakrętkami tutaj zrobię. I teraz, żebyście nie popełniali zbyt dużo błędów, pierw zakładamy wahacze, dopiero potem zakładamy dyfer, dopiero potem tutaj, ja Wam pokażę, o, ten element, żeby sobie nie zasłonić dostępu do śrub tutaj. Powinno być to pomocne, no bo poskręcacie zaraz wszystko i się okaże, że a, to nie, jednak nie tak miało być. Rachu ciachu i po strachu, kilka godzin roboty i jest zrobione. Na co musimy uważać, jeżeli to robimy? No to tak naprawdę, jeżeli nigdy czegoś nie robiliśmy w mechanice, to tego nie zaczynamy. Ale ja myślę, że jesteście już na tyle dorośli, tyle rzeczy robiliście, tarczy, klocków i wahaczy, że i z tym sobie poradzicie. Przede wszystkim, żeby nie pourywać śrub. Kolejna rzecz, sprawdzić wszystko 40 razy po sobie. Kolejna rzecz, korzystać z vlogów, jak się odpowietrzało hamulce. Tam macie kompendium wiedzy, więc myślę, że taka praca zaoszczędzi Wam dużo. Zaraz to podliczę i powiem Wam, ile zaoszczędzicie, jeżeli zrobicie to sami. A przede wszystkim wydłużycie życie Waszego wózka i Waszego ukochanego BMW, jeżeli macie 46 i chcecie, żeby ono Wam jeszcze służyło, no to jest czynność, którą must have zrobić, no bo jak się okaże po ściągnięciu wózka, że jest to w bardzo złym stanie, to tak naprawdę trzeba już blacharza, trzeba już spawać, trzeba już ratować, bo inaczej możecie zrobić sobie krzywdę. Kolejną bardzo ważną rzeczą, no właśnie, po takim całościowym zabiegu pojechać sobie na geometrię, dlatego że kąty Wam się mogą porozjeżdżać, a nie jest to chyba jednak wskazane, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu, więc co, przejdźmy do podsumowania. No. Narzędzi wiele nie trzeba, wiele na pewno trzeba zapału i wiele samozaparcia, żeby takie rzeczy robić. Vlogi się podobają?
to doceniajmy to. Kochani, zanim podsumuję i podliczę koszta, pamiętajcie, że cały czas do końca roku trwa, no właśnie, promocja w Mubi na ubezpieczenia, ale o co chodzi, jak ktoś nie wie, to już tłumaczę. Wchodzicie sobie w link w opisie, tam macie link do porównywarki ubezpieczeń OC/ACNW na samochód, na motocykl lub na łódź. Wpisujecie dane swojego pojazdu, dane osobowe, wszystko wypełniacie tak, jak powinniście, zgodnie ze sztuką. Klikacie, aby obliczyło Wam propozycję ubezpieczeń i wybieracie sobie najtańszą opcję. Jeśli poprzez link w opisie zakupicie polisę, wraca Wam na konto w ciągu kilku dni 150 zł. A że coraz więcej osób korzysta i mi wysyła na Instagramie, że to działa, to myślę, że musimy sobie pomagać. I tak to wygląda. Więc jeżeli macie jakiś jeszcze problem i coś by nie zabanglało, to pod tym linkiem, już uprzedzam pytania, też jest e-mail specjalnie dla Was. Jeżeli był jakiś kłopot, coś się nie wgrało, coś nie działało, to piszcie na ten e-mail, ekipa z Mubi Wam pomoże. Dobra, jeżeli chodzi o koszta, możecie zaoszczędzić co najmniej 10-12 roboczo godzin warsztatowych. Ile bierze warsztat za roboczą godzinę? Od 80 do takich zdzierców jak ja, 180, tylko u mnie to jest brutto, czyli z paragonem i fakturą. Więc jeżeli liczymy po stawce barbarzyńskiej mojej, to jest jakieś 1800 do 2500 nawet za samą robociznę, a myślę, że przy tego typu samochodach to piechotą nie chodzi. Ile wydacie na zrobienie tego poza tulejami? No myślę, że kupić trochę smaru, myślę, że kupić środki takie jak właśnie tutaj do konserwacji, żeby to rdze zdusiły, potem pomalować to wszystko ładnie. 2-3 może stówy, czyli macie no, tą dwójkę lekko w suchym. Zatem vlogi będą, takie tipy będą. Skupiłem się głównie na tulejach, jak je wymontować, jak je zamontować, a nie wszystkim dookoła, bo trwałoby to pewnie z 50-60 minut na ekranie i z 2 dni na pewno nagrywania. Piszcie, co chcielibyście zobaczyć konkretnie, z jakieś problemy, a my będziemy starali się robić dla Was wszystko na bieżąco. Jeżeli dobrze się będzie klepać środa, to środa wtedy wróci i zostanie jako taka środa pomocotechniczna, a niedziele będą takimi pogadankami lub hit czy kit lub innymi, więc zobaczymy, jak to się będzie kręcić. Uciekam, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Ja jebałem, on dokończył. To jest najgorsze, jak się pracuje z różnicą wzrostu, czyli ja stałem po wzrost, inni po mechaniczny rozum. I dochodzi do takich kolaboracji, a nie innych.